Zadanie jest następujące. Na poniższym rysunku przedstawiono wykres relacji proporcjonalności. Tak jak widać na rysunku. I pytanie, ile wynosi stała proporcjonalności pomiędzy y a x w tej relacji? Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie samodzielnie na to pytanie odpowiedzieć. Przypomnijmy sobie na początek. Co to w ogóle jest stała proporcjonalności, albo inaczej współczynnik proporcjonalności? Jeżeli wiemy, że x i y są zależne od siebie wprost proporcjonalnie, to istnieje współczynnik tej proporcjonalności. I jest to liczba, przez którą musimy pomnożyć x, żeby w wyniku tego mnożenia otrzymać y. Zróbmy tabelę z kolumnami x i y. Do opisu zależności proporcjonalnej często przydaje się taka tabela. Widać na wykresie, że jeżeli x równe jest 0, to y też równe jest 0. Na razie niewiele nam to pomaga, bo obojętnie przez jaką liczbę pomnożymy 0, to i tak zawsze otrzymamy 0. Jeżeli współrzędna x równa jest 1, to ile równa jest współrzędna y? Dla x a równego 1, y równe jest 0. 3. Zaznaczony jest nawet na wykresie ten punkt. Jeżeli x równe jest 2, to y równe jest 6. I współczynnik proporcjonalności to ta liczba, przez którą musimy pomnożyć x, żeby otrzymać y. Żeby z jedynki otrzymać trójkę, musimy pomnożyć razy 3. Dwójkę, żeby otrzymać szóstkę, musimy również pomnożyć przez 3. Inaczej możemy to zadanie rozwiązać, pisząc takie równanie. Y równe jest jakaś liczba razy x. Liczba, przez którą mnożymy x, żeby otrzymać y, jest współczynnikiem tej proporcjonalności. I liczba ta powinna być taka sama dla współrzędnych każdego punktu na tej prostej. Wybraliśmy trzy punkty, i dla każdego z nich współrzędne x i y spełniają równanie. Y równe jest 3 razy x. W takim razie liczba 3 jest współczynnikiem tej proporcjonalności. I zadanie rozwiązane.